Dniu 16 grudnia 2019 roku. Stwierdzam, że obecnych radnych jest 14, czyli jesteśmy prawomocni do uchwalania i podejmowania uchwał. Zaistniała potrzeba na wniosek pana wójta o rozszerzenie naszych obrad o dwie uchwały i najpierw przegłosujemy, czy państwo wyrażacie zgodę na przegłosowanie tych. Kto z państwa radnych jest za przegłosowaniem? Kto się wstrzymał i kto jest przeciw? Dziękuję. Za jest 14 radnych, czyli prawomocny. Wszyscy jesteśmy za przyjęciem tego nowego porządku obrad. Przepraszam, że nie rozpoczęłam od powitania. Najpierw witam Wysoką Radę. Witam gości, pana wójta, panią zastępcę, panią skarbnik, witam media i witam wszystkich panów i panie i panów sołtysów i przechodzimy do następnego punktu. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej posiedzenia poprzedniej sesji? Kto się wstrzymał i kto jest przeciw? Za przyjęciem protokołu jest 14 radnych. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnego punktu, punktu trzeciego i proszę pana wójta o przedstawienie informacji o działalności między sesjami. Bardzo proszę, pani przewodnicząca, panie i panowie radni, szanowni państwo. Rozpocznę od informacji o zamówieniach publicznych. I tak przetarg nieograniczony na przebudowę nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Długosiąg. Przetarg został rozstrzygnięty 29 listopada. W części pierwszej zamówienia, to jest przebudowa dróg gminnych polegająca na wykonaniu nawierzchni bitumicznej, wybrana została oferta z ceną 1 580 504 zł. Złożona przez firmę Drogi i Mosty Janka Czmarczyk-Kacice. Na zakres tej części składają się następujące drogi. Przebudowa drogi do miejscowości Małaszek na odcinku o długości 910 metrów bieżących. Będzie to nowa nakładka asfaltowa na istniejącym natrysku. Dojazd od miejscowości do drogi powiatowej Długosiodło-Pręgi. Odcinek ten opiewa na kwotę 332 459 zł i 16 groszy brutto. Następny odcinek to przebudowa nawierzchni ulicy Rekreacyjnej w Kornaciskach na odcinku o długości 524 metrów bieżących. Kwota tej inwestycji, tego zadania opiewa na kwotę 416 236 zł i 18 groszy brutto. Kolejny odcinek to przebudowa drogi w miejscowości Przetycz Włościańska. Tam jest krótki odcinek 240 metrów bieżących i tutaj koszt wynosi 147 282 zł i 66 groszy brutto. I kolejny odcinek w miejscowości Chrzczanka Folwark i Chrzczanka Włościańska na długości 995 metrów bieżących. Droga do państwa Łapów i Chorchosów. Koszt tej inwestycji to 430 405 zł 54 grosze brutto. I ostatni odcinek w tym zamówieniu to jest nawierzchnia ulicy Tadeusza Kościuszki w Długosiodle o długości 378 metrów. Odcinek od skrzyżowania z ulicą Mickiewicza do skrzyżowania z Ostrołęką, czyli od Kościoła do Urzędu Gminy. Kwota tego zadania to 254 120 zł i 46 groszy. Druga część zamówienia dotyczyła przebudowy nawierzchni ulicy Sosnowej. To jest ta uliczka pod samym lasem na odcinku o długości 365 metrów bieżących. Tutaj dokumentacja mówiła o betonowej kostce brukowej.
Została wybrana oferta z ceną 367 720 zł i 80 groszy złożona przez firmę Marbruk Mariusz Bartkowicz, Nowa Wieś, Olszewoborki. Łączna wartość robót budowlanych to kwota 1 948 224 zł i 80 groszy, w tym dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych stanowi 75% i wynosi ona 1 461 168 zł 60 groszy. Termin wykonania wszystkich zadań został ustalony na dzień 30 czerwca 2020 roku. Kolejny przetarg, proszę Państwa, nieograniczony, dotyczy odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Długosiodło. Otwarcie ofert odbyło się 20 listopada 2019 roku. Wpłynęły dwie oferty. Oferta numer 1 została złożona przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowie Mazowieckim. Cena za odbiór jednej tony odpadów komunalnych mieści się w kwocie 369 zł brutto za jedną tonę. Cena za zagospodarowanie jednej tony odpadów komunalnych to 500 zł brutto. Łączna cena za odbiór i zagospodarowanie jednej tony odpadów komunalnych, więc to 869 zł brutto. Oferta druga to MPK Perform spółka z Ostrołęki i cena tutaj za łączny odbiór odpadów jednej tony to jest kwota 1298 zł 19 groszy brutto, więc wyraźnie widać, to jest prawie 400 zł na jedną tonę droższa oferta. Komisja wybrała ofertę tańszą. Szacowana ilość odpadów do odbioru i zagospodarowania stanowienia Długosiodła my szacujemy na 1100 ton. Robimy ten szacunek na podstawie dotychczasowej ilości zbieranych odpadów. Zmienił się sposób ogłaszania przetargów. Właśnie w tej chwili już musimy na tony to przeliczać. To jest trudne, bo tak naprawdę kto jest w stanie z nas dzisiaj przewidzieć dokładnie, ile tych ton mieszkańcy wyprodukują śmieci i zechcą je oddać. No ale takie są przepisy, my musimy się do nich dostosować. Jeśli chodzi o opłatę za śmieci, to wiecie Państwo, ona zdrożała z kilku powodów. Najbardziej, bo ponad 270% w górę poszła opłata środowiskowa. Opłaty te narzuca Ministerstwo Środowiska. Następną składową, która wpływa na wzrost cen, to jest, proszę Państwa, wzrost cen energii. Ta pierwsza podwyżka, która dotknęła na razie instytucje publiczne, czyli samorządy, to jest kwota bez mała 50%. Wiemy, że planowane są następne, zobaczymy, ale trudno jest to przewidzieć w tej chwili. No i również wpływ na wszystkie ceny mają również wzrost najniższego wynagrodzenia. Od tego wynagrodzenia są liczone wszystkie pochodne. I to jest główny powód niestety zwyżki cen odpadów. Już teraz, będąc przy głosie, będziemy namawiali, zachęcali wszystkich mieszkańców, żeby odpady biodegradowalne i biomasę, żeby każdy zagospodarował w swoim gospodarstwie na zasadzie kompostowania. W większości żyjemy w środowisku wiejskim i proszę Państwa, ten kompost, na który trafią i liście, i trawa, trudno, żeby płacić jeszcze za odbiór takich rzeczy, które mogą być po prostu składowane w kompostowniku, a nasza ziemia jest tak urodzajna, że przyjmie każdą ilość dobrego kompostu, więc z tym problemu nie będzie. Niestety osoby, które nie zechcą się poddać tej propozycji, będą ponosiły z tego tytułu
kosztów. Dnia 11 grudnia 2019 roku ogłosił otwarcie ofert w postępowaniu na świadczenia usług opiekuńczych. Na terenie gminy złożono dwie oferty. Oferta numer 1 z ceną 178 500 zł brutto została złożona przez konsorcjum firm Fundacja Wigor z Białegostoku i Marmet Piotr Pogorzelski, też z Białegostoku. Oferta numer 2 to jest z ceną 172 750 zł brutto została złożona przez Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Wyszkowie. Oczywiście, jeżeli będzie prawidłowa, to tańsza oferta jest dla nas korzystniejsza, chociaż też zastanawiam się, czy nie powinniśmy odważyć się na powołanie do życia spółdzielni socjalnej osób prawnych i te usługi wtedy mogłaby świadczyć ta spółdzielnia, oczywiście zatrudniając pewne osoby. Gdyby to były osoby miejscowe, wydaje mi się, że byłoby to lepsze rozwiązanie, bo możliwe, że i standard tych usług byłby korzystniejszy. Dnia 12 grudnia został ogłoszony przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w ilości 150 000 litrów na podstawie zapotrzebowania złożonego przez zamawiającego. Termin składania ofert upływa 20 grudnia o godzinie 12 i również 12 grudnia ogłoszono przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych dla Gminnego Centrum Informacji, Kultury, Sportu i Rekreacji w Długosiodle. Termin wykonania zadania od dnia podpisania umowy do 30 czerwca i również 20 grudnia o godzinie 10 komisja będzie otwierała oferty. Skoro jestem przy głosie, to chciałbym jeszcze przekazać Państwu sytuację bieżącą w budżecie. Tak naprawdę zakładane inwestycje na ten rok zostały one wykonane. Już modernizacja oczyszczalni ścieków dobiegła końca i została odebrana. W trakcie odbioru natomiast jest jeszcze kanalizacja o starej poselnie. Mieszkańcy oczywiście już korzystają z tej kanalizacji. Odczyty odbywają się na podstawie, tak jak to zawsze, na podstawie wskazań zegarów zainstalowanych w każdym gospodarstwie domowym. Na szczęście, bo jesteśmy po wstępnych odczytach w sobotę, te rachunki za te kilka miesięcy są bardzo niewielkie, więc nie powinno tu być problemu. Najdroższy opiewa na kwotę około 200 zł, ale takich jest naprawdę niewiele za te kilka miesięcy. Pozostałe to są naprawdę drobne kwoty. Tym niemniej możliwość płacenia dajemy mieszkańcom w 3 latach, bo mamy jeszcze styczeń, luty i marzec, żeby do końca marca popłacić te zobowiązania. Na pewno jest to, powiem krótko, o wiele, wiele taniej niż ci właściciele posesji, którzy muszą szambo wynajmować i usuwać właśnie nieczystości. Więc też proszę na to zwrócić uwagę. Z informacji jeszcze takiej bieżącej, proszę Państwa, mamy od tak naprawdę 3 lat taką zmieniającą się sytuację niekorzystnie w naszej oświacie, a mianowicie w związku z niżem demograficznym, z faktem, że ubywa nam rokrocznie bardzo pokaźna liczba dzieci. Dość dobrym przykładem to będzie podanie, że jak zaczynaliśmy współpracę, to mieliśmy w naszych szkołach ponad 1100 dzieciaków. W tej chwili mamy 680 dzieciaków. My mamy analizę, gdzie w przeciągu jeszcze najbliższych 5 lat niestety ten niż demograficzny nas będzie dotykał. Przez pierwsze 3 lata będzie nam ubywało około
30 do 50 dzieciaczków, natomiast w czwartym roku znowu ponad setka. Z uwagi na fakt, że ta mała liczba dzieci powoduje tak naprawdę bardzo niewielką liczbę uczniów w klasach, a subwencja oświatowa naliczana nie jest na klasę, tylko na ucznia, żeby się zbilansowało dochody z wydatkami, to w takiej klasie na obszarach wiejskich powinno być około 25 uczniów. Wtedy subwencji wystarcza nam na wypłatę wynagrodzenia dla nauczycieli. Tam, gdzie mamy klasy mniejsze, a już są takie, gdzie jest w roczniku i 3, i 5, i 7, i 10 dzieciaczków, no nie starczy na tych pieniędzy. Tak się dzieje od 3 lat, bo powiem Państwu, że jeszcze w roku 2015 z kwoty subwencji oświatowej po zapłaceniu wynagrodzeń pedagogom zostawało nam 430 tysięcy. Już w 16 tylko 100, a w 17, 18, 19 w skali zastraszającej w tempie takim bardzo nas dotykającym finansowo wzrasta nam niestety manko, jeśli chodzi o same wynagrodzenia pedagogów. Powiem Państwu, że w tym roku do samych wynagrodzeń dołożymy ponad 2 200 000, w następnym roku to będzie ponad 2 300 000. I jeżeli patrzę w perspektywę następną, skoro tych dzieciaków ma ubywać, a takie są dane demograficzne, to obawiam się, że dokładki będą jeszcze większe. Trwają rozmowy wszystkich korporacji samorządowych z rządem i każda korporacja ma swój problem. Natomiast nas interesują obszary wiejskie i my sami sobie z tym problemem nie poradzimy. Rozważaliśmy z naszą radą jakieś różne opcje zachowania się, no i dochodzimy do wniosku, że dajemy sobie szansę, że może te rozmowy dadzą jakiś efekt. Nie przewidujemy w tej chwili żadnych ruchów z tym związanych. Natomiast jeżeli będzie się ta sytuacja pogłębiała, to musimy mieć świadomość, że jeżeli na przyszły rok dochody własne w całej naszej gminie kształtują się na wysokości 5 170 000 zł, jeżeli spłyną wszystkie, a wydatki na samą oświatę sięgają prawie 4 700 000, no to wyobraźcie sobie Państwo, jakie da to konsekwencje. No niestety nie będzie pieniędzy na inwestycje i z tym też musimy się zmierzyć i mieć taką świadomość. Ja chcę jednoznacznie tylko stwierdzić, proszę Państwa, to nie jest wina pedagogów, to nie jest wina nauczycieli. Taka jest polityka rządu i to nie tylko tego rządu, bo to już jest kolejny któryś tam rząd, który uznaje, że rząd prowadzi i ustala wysokość wynagrodzeń dla tej grupy zawodowej, ale płacić każe nam, samorządom. I to jest to nieszczęście, że jeżeli ktoś inny ustala wysokość wynagrodzeń, a kto inny ma ją płacić, to ta odpowiedzialność się tak jakby przenosi z rządu na samorządy. Wydaje mi się, że jest potrzebne porozumienie, szczególnie nas interesują obszary wiejskie. My mamy zbilansowaną ilość uczniów i wiemy, proszę Państwa, że jeszcze przez 5 lat będziemy mieli spadek tych uczniów, natomiast po 5 latach sytuacja się tak jakby stabilizuje. No i te, które jeszcze się nie narodziły, a mamy nadzieję, że się narodzą, może w jakiś sposób będą ratowały tą sytuację. Podkreślam jeszcze raz, proszę Państwa, to nie jest wina pedagogów. Po prostu musimy wypracować jakąś politykę oświatową, która dałaby nam pewne poczucie stabilizacji, takiego bezpieczeństwa
bo my zdajemy sobie sprawę, że obszarach miejskich szkoła to nie tylko miejsce, gdzie dzieci się uczą. Szkoła to jest oddziaływanie na całe środowisko. To jest naprawdę dla nas ważna instytucja. Chciałbym jeszcze przedstawić Państwu pokrótce informacje z działalności Gminnego Centrum Informacji, Kultury, Sportu i Rekreacji i Biblioteki. 11 listopada zorganizowano uroczystość z okazji 101. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Mieszkańcy gminy spotkali się w Centrum Kultury, gdzie wspólnie świętowanie rozpoczął występ uczniów Szkoły Podstawowej imienia Tadeusza Kościuszki w Bielsku, Polska Niepodległa. Tego wieczoru uczczono też 200. rocznicę urodzin wielkiego kompozytora Stanisława Moniuszki koncertem Moniuszką nie tylko na poważne w wykonaniu Eweliny Sielskiej, Baturek Julii Samojko i Patryka Matei, a wcześniej poprowadził warsztaty dla młodzieży Mikołaja Pałosza. Chcę powiedzieć, że dzięki kontaktowi pani kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ten koncert był bezpłatny, ponieważ to akurat osoba, która prowadziła to wydarzenie, to jest dobra znajoma pani Kasi Piłkowski. Od połowy listopada trwają warsztaty świąteczne inspiracje. Dzieci wykonały m.in. ozdoby świąteczne, którymi ozdobiły choinkę podczas jarmarku bożonarodzeniowego. W ramach Centrum Aktywnego Seniora zorganizowano warsztaty plastyczne, bożonarodzeniowy wieczór andrzejkowy, spotkanie z farmaceutą na temat bezpieczeństwa, stosowania leków z policjantami na temat zagrożeń dotykających seniorów, strażakami na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Skoro mówimy o bezpieczeństwie, apeluję do nas wszystkich. Proszę Państwa, w naszej gminie praktycznie każda rodzina została zaopatrzona w kamizelki odblaskowe, zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe. Bardzo proszę i przypominam, wkładajmy, a może na te zimowe kurtki, na stałe dobrze byłoby taką kamizelkę, szczególnie osobom starszym i dzieciakom, po prostu przyszyć, bo jest to poprawa bezpieczeństwa, a wypadków jest coraz więcej. 8 grudnia odbył się jarmark bożonarodzeniowy, na którym swoje świąteczne wyroby mogli zaprezentować i sprzedać twórcy rękodzieła i producenci z całego Mazowsza. Można było zakupić artykuły niezbędne w domu w okresie świąt Bożego Narodzenia. Na scenie odbywały się występy artystyczne w wykonaniu symbolu, ogniska muzycznego i koncert duetu akordeonowego. Warto też oficjalnie obiekt targowisko stale oraz budynek przeznaczony na cele promocji lokalnych produktów. Ja chcę serdecznie podziękować wszystkim pracownikom Gminnego Centrum za wkład pracy i za tak piękne przygotowanie. Powiem, ci z Państwa, którzy byli, to widzieli, że ludzie robią tak piękne rzeczy, wręcz powiedziałbym cuda. I fajnie, że udało im się tu zaprosić, zorganizować. Wszyscy ci, którzy byli, korzystali, widzieli, byli po prostu zachwyceni. Jeszcze raz gratuluję pracownikom i serdecznie dziękuję. 8 grudnia odbył się również 20. jubileuszowy gminny przegląd kolęd i pastorały. Wypełniona, poprzepisana przez kilka godzin, nabrzmiewała dźwiękami najpiękniejszych polskich, rozbrzmiewała, przepraszam, dźwiękami najpiękniejszych polskich kolęd, pastorałek i piosenek świątecznych. Laureaci konkursu otrzymali dyplomy, a wszyscy uczestnicy słodkie upominki. Nagrody finansowe fundował profesor Michał Marczak wraz z małżonką. Za zajęcie pierwszego miejsca nagroda wynosiła 500 zł, drugie miejsce 300 zł, trzecie miejsce 100 zł we wszystkich kategoriach wiekowych. 18 listopada rozegrano w starym posiedzeniu gminy turniej halowy piłki nożnej klas 7-8 szkół podstawowych dziewcząt i chłopców. W turnieju dziewcząt zwyciężyły reprezentantki zespołu szkół w starym posiedzeniu, drugie miejsce uczennice z Dalekiego, a trzecie z Sieczek. Serdecznie gratuluję zwycięzcom. W rywalizacji chłopców zwyciężyli uczniowie z zespołu szkół starych, bo sobie drugie miejsce reprezentanci szkoły w Dalekim, a trzecie ze szkoły w Długosiodle. Również gratulacje. I wreszcie w niedzielę 24 listopada w siłowni przy Centrum Kultury w Długosiodle zorganizowano amatorskie zawody w wyciskaniu sztangi leżąc. Turniej przeprowadzono w dwóch formułach. W pierwszej, w której wyniki zawodnika przeliczony jest według specjalnego kalkulatora Wilksa, uwzględniający
wypchnięty ciężar oraz masę startującego. Najlepszy okazał się Krystian Piotrak z Małkini Górnej. Drugie miejsce zajął Piotr Mertens, również z Małkini Górnej. Trzecie miejsce wywalczył reprezentant naszej gminy, Damian Brzostek. W drugiej konkurencji zawodnicy wykonywali jak największą ilość wypchnięć sztangą ciężarze zbliżonych masy ciała. Najlepszy okazał się Damian Brzostek z Długosiodła, drugi był Krystian Piotrak, trzeci Michał Laska. Zwycięzcy zostali nagrodzeni pamiątkowymi statuetkami, nagrodami rzeczowymi. Nagrody ufundowano ze środków województwa mazowieckiego. Również serdeczne podziękowanie organizatorom i gratulacje dla zwycięzców. W niedzielę 1 grudnia w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Długosiodle rozegrano mazowiecki turniej tenisa stołowego. Do udziału w zawodach zgłosiło się 25 miłośników tej dyscypliny. Turniej rozegrano systemem do dwóch przegranych. Zwyciężył Marcin Dudziec z Goworowa, który pokonał 3-2 Artura Piersa z Czerwina. W meczu drugie miejsce Artur Piersa pokonał 3-2 Rafała Pawłowskiego z Długosiodła. Nagrody ufundowano ze środków województwa, również mazowieckiego. Proszę Państwa, tych aktywności w gminie Centrum jest dużo, ale one są potrzebne, dlatego że akurat jeśli chodzi o seniorów i osoby dorosłe w wieku 60+, to tutaj nie mamy niżu, proszę Państwa. Tu jeszcze przez kilka lat będziemy mieli wyż demograficzny. Nie ma chyba rzeczy gorszej dla starszego człowieka jak samotność, pozostawienie i poczucie, że w zasadzie już nikomu jest niepotrzebne. Stąd serdeczna prośba do rodzin, do znajomych, do bliskich. Zachęcajcie te osoby starsze, niech one korzystają i z bibliotek, i z gminnego centrum, dlatego że ta instytucja będzie służyła mieszkańcom wtedy jeszcze lepiej. Ja wiem, że czasami tą starszą osobę trzeba może gdzieś tam z dalszych rejonów podwieźć do Długosiodła i ją odebrać, ale tym niemniej warto dać taką szansę i dać szansę spędzenia czasu w towarzystwie. Proszę Państwa, jeszcze informacja z ostatniej chwili. W dniu dzisiejszym zmarła małżonka profesora Samsonowicza. Prawdopodobnie jeszcze przed świętami będzie pogrzeb, ponieważ profesor to jest nasz koordynator. Na pewno delegacja z gminy będzie, no byłoby miło, gdyby uczestniczyła w ostatnim pożegnaniu pani Samsonowiczowi. Z pozostałych rzeczy chcę powiedzieć tak, że wszystkie projekty, które stają dzisiaj przed Wysoką Radą, zostały one omówione na naszym wspólnym spotkaniu. Wypracowaliśmy tam stanowisko i mam nadzieję, że zostaną również przyjęte. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu Wójtowi za przedstawienie wiadomości działalności Mędrzysy Sami. Stwierdzam, że przybyjesz o Radę Masz. Jesteśmy obecnie w 100%. Przechodzimy do następnego. Czy ktoś z Państwa radnych wnosi interpelację bądź zapytanie? Jeżeli nie, to przechodzimy do podejmowania uchwał. Pozwólcie Państwo, że poproszę Panią Wójta. Wysoka Rado. Pierwszy projekt uchwały dotyczy uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w roku 2020. Taką uchwałę corocznie podejmujemy na dany rok. Wszystkie te zadania, które są realizowane w ramach tego gminnego programu profilaktyki, są realizowane ze środków, jakie pochodzą z wpływów z tytułu udzielonej koncesji na sprzedaż alkoholu w naszych sklepach. To jest przede wszystkim prowadzenie naszego punktu konsultacyjnego, zatrudnianie psychologa, terapeuty. To są różnego typu działania skierowane do młodzieży, mające na celu przeciwdziałanie uzależnieniom. To również jest pomoc udzielana w punkcie profilaktycznym w Wyszkowie dla osób, które stosują przemoc bądź są uzależnione od takiej przemocy domowej, to również z tych środków finansujemy te zadania.
Dziękuję bardzo. Uchwała numer kolejny 2019 roku Rady Gminy Długosiopło z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2020. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, artykuł 4.1 ustęp 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz artykuł 10 ustęp 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwala się gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2020 w gminie Długosiodło, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Na finansowanie zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii przeznacza się środki uzyskane z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Długosiodło. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto się wstrzymał i kto jest przeciw? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Bardzo proszę. Kolejne projekty dotyczą nadania naszym drogom kategorii dróg gminnych. Ja może wymienię, których dróg to dotyczy, ponieważ do tej pory te drogi nie miały takiej kategorii. Myśmy się zwrócili o uzgodnienia do Zarządu Powiatu Wyszkowskiego. Mamy pozytywną opinię i w związku z tym chcielibyśmy zaliczyć następujące drogi w miejscowości: Nowe Posewo, Kornaciska, Długosiodło ulica Sosnowa, Kalinowa ulica Słoneczna, w miejscowości Marianowo i Stary Posewo ulica Wesoła do kategorii dróg gminnych. Dziękuję. Uchwała numer kolejny z 2019 roku Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Nowe Posewo do kategorii dróg gminnych. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykuł 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych, Rada Gminy Długosiodło uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Wyszkowskiego podpunkt 1 zalicza się drogi w miejscowości Nowe Posewo do kategorii dróg gminnych. Podpunkt 2. Przebieg drogi określają załączniki numer 1 i numer 2 do uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw i kto się wstrzymał? Za przyjęciem jest 15 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała numer kolejny z 2019 roku Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Kornaciska do dróg gminnych. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykuł 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych, Rada Gminy Długosiodło uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy.
po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Wyszkowskiego. 1. Zalicza się drogę w miejscowości Kornaciska do kategorii dróg gminnych. 2. Przebieg drogi określają załącznik nr 1 i nr 2 do uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto przeciw? Za przyjęciem jest 15 radnych. Jednogłośnie uchwała została przyjęta. Uchwała numer kolejny z 2019 roku Rady Gminy Długosiądło z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Długosiądło ulica Sosnowa do kategorii dróg gminnych. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy dnia 8 marca 1960 roku o samorządzie gminnym oraz artykuł 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych Rada Gminy Długosiądło uchwala, co następuje. Paragraf 1. Po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Wyszkowskiego 1. Zalicza się drogi w miejscowości Długosiądło ulica Sosnowa do kategorii dróg gminnych. 2. Przebieg drogi określają załączniki nr 1 i nr 2 do uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała numer kolejny z 2019 roku Rady Gminy Długosiądło z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Kalinowo, ulica Słoneczna do kategorii dróg gminnych. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykuł 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych Rada Gminy Długosiądło uchwala, co następuje. Paragraf 1. Po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Wyszkowskiego 1. Zalicza się drogi w miejscowości Kalinowo ulica Słoneczna do kategorii dróg gminnych. 2. Przebieg drogi określają załączniki nr 1 i nr 2 do uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw i kto się wstrzymał? Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała numer kolejny 2019 rok Rady Gminy Długosiądło z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Marianowo do kategorii dróg gminnych. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykuł 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych Rada Gminy Długosiądło uchwala, co następuje. Paragraf 1. Po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Wyszkowskiego 1. Zalicza się drogi w miejscowości Marianowo do kategorii dróg gminnych. 2. Przebieg drogi określają załączniki nr 1 i nr 2 do uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała numer kolejny z 2019 roku Rady Gminy Długosiądło z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Marianowo
do kategorii drugi gminny. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 7 z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych Rada Gminy Długosiodło uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Wyszkowskiego 1 zalicza się drogę w miejscowości Marianowo do kategorii dróg gminnych. 2. Przebieg drogi określają załączniki nr 1 i nr 2 do uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała numer kolejny 2019 roku Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Stary Bosego, ulica Wesoła do kategorii dróg gminnych. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykuł 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych Rada Gminy Długosiodło uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Wyszkowskiego 1 zalicza się drogi w miejscowości Stare Bosowo, ulica Wesoła do kategorii dróg gminnych. 2. Przebieg drogi określają załączniki nr 1 i nr 2 do uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Teraz poproszę Panią Wójt o projekt następny. Proszę Państwa, kolejna uchwała dotyczy ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Długosiodło na rok szkolny 2019-2020. Obowiązkiem gminy jest zorganizowanie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży oraz uczniów z niepełnosprawnościami do szkół lub do przedszkola. Również obowiązek jest wtedy spełniony, jeżeli zwracamy rodzicom koszty przewozu na podstawie umowy zawartej pomiędzy wójtem a rodzicami. I 16 października 2019 roku nastąpiła nowelizacja prawa oświatowego. Przepisy te uprawomocniły się 3 grudnia. I teraz zgodnie z tymi przepisami kwota zwracana rodzicom będzie obliczana na podstawie konkretnego wzoru. I my musimy do tego wzoru zasięgnąć informację o średniej cenie paliwa na terenie gminy. A możemy to zrobić pytając stacje, które są zlokalizowane na terenie naszej gminy. Ponieważ my mamy stację benzynową w Łączce, w związku z tym zwróciliśmy się, żeby nam podali średnią cenę paliwa i na podstawie właśnie tego będziemy uwzględniali te ceny przy tych kosztach zwrotu rodzicom przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły i do przedszkola. Dziękuję bardzo. Uchwała numer kolejny z 2019 roku Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Długosiodło na rok szkolny 2019-2020. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w związku z artykułem 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku prawo oświatowe ustala się, co następuje. Paragraf pierwszy.
ustala się średnio ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2019-2020 w wysokości. Pierwszy, benzyna bezołowiowa PB98, cena paliwa 5 zł 53 złotego. Dwa, benzyna bezołowiowa PB95 5 16 złotego. Olej napędowy OM 5 16 złotego. LPG 2016 złotego. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Bardzo proszę Pani, następny projekt. Kolejny projekt dotyczy planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2020 roku. Myśmy zwrócili się do dyrektorów, bo taki jest nasz obowiązek, aby oni nam przedstawili zapotrzebowanie na podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli, jakie będą potrzeby, w jakich specjalnościach i ewentualnie jakie kwoty byłyby potrzebne. Zasięgnęliśmy również opinii związków zawodowych i mamy pozytywne opinie i na podstawie tego przygotowaliśmy niniejszą uchwałę. Dziękuję. Uchwała numer kolejny z 2019 rok Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania oraz opłat specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest otrzymywane w 2020 roku. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, artykuł 70a ust. 1 i 91b punkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela oraz paragraf 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycielem na szkolenia branżowe uchwala się, co następuje. Paragraf 1. Ustala się w porozumieniu z dyrektorami szkół i przedszkola maksymalną kwotę dofinansowania oraz pobieranych za kształcenie nauczycieli przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Paragraf 2. Uchwala się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli stanowiący załącznik nr 2 do uchwały. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 4. Traci moc uchwała nr 5/50/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznane. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku i obowiązuje w roku 2020. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została jednogłośnie przyjęta do realizacji. Bardzo
Bardzo proszę, panie burmistrzu. Kolejny projekt dotyczy uchwalenia planu pracy Rady Gminy Nowosiądło na rok 2020. Natomiast projekt numer 12 dotyczy z kolei ustalenia planów pracy Komisji Rady Gminy Nowosiądło na 2020 rok. Zgodnie z obowiązującym statutem zarówno Rada Gminy, jak i poszczególne komisje Rady Gminy mają obowiązek ustalić plan pracy na rok kolejny, co też zarówno Rada Gminy, jak i poszczególne komisje uczyniły. Uchwała numer kolejny z 2019 roku Rady Gminy Długosiądło z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Długosiądło na 2020 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz paragraf 23 ust. 1 statutu Gminy Długosiądło uchwalonego uchwałą Rady Gminy Długosiądło nr 32/391/2018 rok z dnia 16 października 2018 roku Rada Gminy uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Postanawia się przyjąć plan pracy Rady Gminy Długosiądło na 2020 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw i kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała numer kolejny z 2019 roku Rady Gminy Długosiądło z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Gminy Długosiądło na 2020 rok. Na podstawie artykułu 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz paragraf 58 ust. 1 statutu Gminy Długosiądło zatwierdzonego uchwałą nr 32/391/2018 z dnia 16 października 2018 roku Rada Gminy Długosiądło uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się plany pracy Komisji Stałych Rady Gminy Długosiądło na 2020 rok. 1. Komisji Rewizyjnej stanowiący załącznik nr 1. 2. Komisji Skarg, Wniosków i Petycji stanowiący załącznik nr 2. 3. Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia stanowiący załącznik nr 3. 4. Komisji Rolnictwa i Rozwoju stanowiący załącznik nr 4. 5. Komisji Budżetu i Inwestycji stanowiący załącznik nr 5. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Długosiądło. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta do realizacji jednogłośnie. Proszę o nas przedstawienie projektu następnego. Projekt nr 13 dotyczy wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. Jak Pan Wójt już wspominał, zarówno przetarg, jak i wszystkie koszty związane z odbiorem odpadów komunalnych wzrastają. I w tej uchwale generalnie najpierw dzielimy nieruchomości na te, które są zamieszkałe i te, które są niezamieszkałe. Jeżeli chodzi o zamieszkałe, to ustala się odrębną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny. Następnie oddzielna opłata będzie, jeżeli ktoś będzie kompostował na swojej nieruchomości, to będzie niższa opłata. I trzecia opłata, trzeci podział to jeżeli ktoś będzie
gospodarował odpadami komunalnymi, zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny, czyli na nieruchomościach zamieszkałych. I również dokonany jest podział, jeżeli chodzi o nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne. I tutaj również będzie inna opłata, jeżeli chodzi o zbiórkę selektywną i nieselektywną. Dziękuję. Uchwała numer kolejny z 2019 roku Rady Gminy Drugosiądło z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 15 artykuł 40 i artykuł 41 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykuł 6j ustawy 2 i artykuł 6k ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Paragraf pierwszy. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, określonej w artykule 6j ustęp 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którą opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszona będzie od gospodarstwa domowego. 2. Przez gospodarstwo domowe należy rozumieć gospodarstwo prowadzone przez jedną osobę lub zespół osób razem zamieszkujących, wspólnie się utrzymujących. Paragraf 2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny. 1. Od gospodarstw domowych liczących jedną osobę w wysokości 34 zł 50 groszy. Od gospodarstw domowych liczących dwie osoby w wysokości 67 zł 50 groszy. Od gospodarstw domowych liczących 3-4 osoby w wysokości 91 i 50 groszy. Od gospodarstw domowych liczących 5 osób i więcej w wysokości 102 zł. Paragraf 3. Ustala się stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w następujący sposób. 1. Od gospodarstw domowych liczących jedną osobę w wysokości 23 zł. 2. Od gospodarstw domowych liczących dwie osoby w wysokości 45 zł. 3. Od gospodarstw domowych liczących 3-4 osoby w wysokości 61 zł. 4. Od gospodarstw domowych liczących 5 i więcej osób w wysokości 68 zł. Paragraf 4. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny. 1. Od gospodarstw domowych liczących jedną osobę 69 zł. Od gospodarstw domowych liczących dwie osoby w wysokości 135 zł. Od gospodarstw domowych liczących 3-4 osoby w wysokości 183 zł. 4. Od gospodarstw domowych liczących 5 osób i więcej w wysokości 204 zł. Paragraf 5. Ustala się stawkę za pojemnik o określonej pojemności za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne zbierane i oddawane w sposób selektywny. Za pojemnik 120 litrów 40 zł. Za pojemnik 240 litrów 80 zł. Za pojemnik o pojemności 1100 litrów
160 zł. Za pojemnik o pojemności 5 m sześciennych 320 zł. Za pojemnik o pojemności 6,5 m sześciennego 400 zł. Paragraf 6. Ustala się stawkę za pojemnik o określonej pojemności na zagospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne w przypadku niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 1. Za pojemnik o pojemności 120 litrów 80 zł. Za pojemnik o pojemności 240 litrów 160 zł. Za pojemnik o pojemności 1100 litrów 320 zł. Za pojemnik o pojemności 5 metrów sześciennych 640 zł. 5. Za pojemnik o pojemności 6,5 metra sześciennego 80 zł. Przepraszam, 800 zł. Paragraf 7. Miesięczna opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stanowić będzie ilości pojemników o określonej pojemności oraz stawki określonej w paragrafie 5 lub stawki określonej w paragrafie 6. Paragraf 8. Traci moc uchwała nr 2 łamane na 29 łamane na 2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości tej opłaty. Paragraf 9. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Długosiodło. Paragraf 10. Uchwała wchodzi w życie po uprzednim jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 lutego 2020 roku. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Za przyjęciem uchwały jest 13 radnych, przeciw 1 osoba i wstrzymująca 1 osoba. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta do realizacji. Bardzo proszę o przedstawienie projektu następnego. Projekt nr 14 dotyczy szczególnego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za opłatę, która została ustalona właśnie w tej uchwale, którą Wysoka Rada przed chwilą podjęła. I ona określa, prawda, w ramach tej opłaty, jakiego rodzaju odpady będą odbierane bezpośrednio od mieszkańców i również jakie rodzaje odpadów będą przyjmowane do naszego PSZOK-a, czyli punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Dziękuję. Uchwała numer kolejny 2019 rok Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Długosiodło. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15, artykuł 40 ust. 1, artykuł 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykuł 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Rada Gminy Długosiodło uchwala, co następuje. Paragraf 1. W zamian za uiszczone opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane są powstałe na nieruchomościach zamieszkałych
niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne i nieruchomościach, na których znajduje się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w sposób bezpośredni. 1. Odpady komunalne zmieszane w każdej ilości. 2. Odpady ze szkła zebrane w sposób selektywny, określony w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Długosiodło w każdej ilości. 3. Odpady z papieru, metali, opakowań wielomateriałowych, popiołów oraz powstałe odpady zmieszane, zebrane w sposób określony w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Długosiodło w każdej ilości. 4. Odpady zielone i inne biodegradowalne, ogrodowe, kuchenne, zebrane w sposób selektywny, określony w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Długosiodło w każdej ilości. 5. Odpady mebli i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony od samochodów osobowych oraz tekstylia i odzież, zebrane w sposób selektywny, określony w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Długosiodło w każdej ilości. Punkt 2. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi pośredni odbiór odpadów komunalnych selektywnie zbieranych przyjmowany jest bezpłatnie przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 1. Papier i tektura, odpady wielkogabarytowe, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, odzież i tekstylia, przeterminowane leki, niebezpieczne odpady komunalne, takie jak rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, oleje, tłuszcze, farby, tusze, bioodpady, zużyte baterie, akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny, elektroniczny, zużyte opony, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowanych produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi i w szczególności igieł i strzykawek 15 pod 15 popiół. Punkt 3. Odpady określone w ustępie 2 przyjmowane przez PSZOK w dniach i godzinach jego otwarcia, o których informacja zostanie uiszczona na stronie internetowej gminy Długosiodło. 4. Do punktu PSZOK właściciel nieruchomości zamieszkałej lub właściciel nieruchomości, na której znajduje się budynki letniskowe lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, dostarcza odpady własnym transportem i na własny koszt. Wszystkie wymienione odpady są przyjmowane nieodpłatnie. Paragraf 2. Odbiór odpadów posegregowanych zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Długosiodło następuje w zamian za uiszczoną opłatę według stawki i określonej dla odpadów zebranych w sposób nieselektywny. Paragraf 4. Komunalne odpady zmieszane, zebrane w sposób selektywny oraz bioodpady w zamian za uiszczoną opłatę odbierane są od właścicieli nieruchomości zamieszkałej, zabudowa rodzin, jednorodzinna i zagrodowa, nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne i nieruchomości zabudowanej budynkami letniskowymi lub z innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie w okresie od kwietnia do końca października. Paragraf 4. W zakresie odbioru odpadów zebranych w sposób selektywny ustala się następujące częstotliwości. 1. Odpady szkła w zamian za uiszczoną opłatę od właścicieli nieruchomości zamieszkali zabudowa jednorodzinna i zagrodowa oraz
nieruchomości zabudowanej budynkiem letniskowym lub z innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe odbierane są nie rzadziej niż raz w miesiącu. 2. Odpady papieru, tworzyw sztucznych, metali oraz opakowań wielomateriałowych i popiołych oraz pozostałe odpady suche zmieszane w zamian za uiszczoną opłatę od właścicieli nieruchomości zamieszkałej, zabudowa jednorodzinna i zagrodowa oraz nieruchomości zabudowanej budynkiem letniskowym lub z innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe odbierane są nie rzadziej niż raz w miesiącu. 3. Przeterminowane leki oraz odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i przeprowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, można wrzucać do pojemników ustawionych w punktach zbiórki. Apteka i punkt apteczny usytuowany na terenie gminy Długosiowo. Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Długosiowo. Paragraf 6. Traci moc uchwała nr 25/292/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 3 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania zagospodarowywania odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Paragraf 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została jednogłośnie przyjęta do realizacji. Proszę o następny projekt. Kolejny projekt dotyczy uchwalenia regulaminu utrzymania przestrzeni porządku na terenie gminy Długosiodło. I regulamin ten określa przede wszystkim wymagania w zakresie utrzymania czystości porządku na terenie nieruchomości, czyli odpady stałe, jak powinny być przechowywane, jakie powinny być pojemniki. To wszystko reguluje ten właśnie regulamin. Oprócz tego, proszę Państwa, odpady budowlane, jak właściciel nieruchomości w sposób selektywny przekazuje je do przodu. Na kim spoczywają obowiązki, jeżeli chodzi o uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego. Mycie i naprawę pojazdów poza myjniami, warsztatami naprawczymi, jakie właśnie obowiązki spoczywają na osobach, które właśnie myją pojazdy. Również określa rodzaje, minimalną, tak jak powiedziałam wcześniej, objętość pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych z tej nieruchomości, warunki rozmieszczania tych pojemników i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym, technicznym. Zasady rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do gromadzenia nieczystości płynnych oraz minimalną częstotliwość pozbywania się tych nieczystości ciekłych. To wszystko musi być oczywiście zgodne z wojewódzkimi planami gospodarki odpadami. Również ten regulamin reguluje obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe mające na celu ochronę przed zagrożeniami lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku. To są główne rzeczy, które ten regulamin nam określa. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Uchwalamy kolejny. 2019 rok Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymywania czystości i porządku na terenie gminy Długosiodło. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 15 oraz artykuł 40 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykuł 4 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie Rada Gminy Długosiodło uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwala się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Długosiodło w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr 29 łamana na 362 łamana na 2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Długosiodło. Paragraf 4. Punkt 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw i kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została jednogłośnie przyjęta do realizacji. Bardzo proszę o następny projekt. Kolejny projekt dotyczy określenia wzoru deklaracji. Ponieważ ustaliliśmy nowe stawki za odbiór odpadów komunalnych, wprowadziliśmy nowe regulamin. W związku z tym również musi być podjęta uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji. Uchwała numer kolejny 2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Długosiodło, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 artykuł 40 ust. 1, artykuł 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykuł 6n ust. 1 punkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Gminy Długosiodło uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Deklaracje, o której mowa w ustępie pierwszym, właściciel nieruchomości składa w siedzibie Urzędu Gminy w Długosiodle. 3. Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, jest zobowiązany złożyć deklarację w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. 4. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Paragraf 2. Deklarację, o której mowa w paragrafie pierwszym, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Długosiodło lub przesłać w formie elektronicznej do Gminy Długosiodło za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej pod adresem Gminy Długosiodło skrypta jako załącznik w pliku o formacie pbg.doc.x. Deklaracje w formie 2. Deklaracje w formie elektronicznej należy złożyć w formie XML za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej wystawionej do tego formularza zgodnie z instrukcjami zawartymi na stronie internetowej gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym z certyfikatem lub profilem zaufanym. 3. Format elektronicznej deklaracji oraz układ informacji i powiązań między nimi określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Długosiodło. Paragraf 4. Traci moc uchwała nr 2 łamana na 30 łamana na 2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie określania wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz uchwała nr 25 łamana na 296 łamana na 2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 3 listopada 2017 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajduje się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku na terenie gminy Długosiodło oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie po uprzednim jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2020 roku. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw i kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta do realizacji jednogłośnie. Przechodzimy do następnej. Bardzo proszę Panią Skarbnik o przedstawienie. Kolejna uchwała to uchwała zmieniająca uchwałę nr 2 łamane na 20 łamane na 2018 roku Długosiodło z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego procesu w 2019 roku w związku z realizacją zadania pod nazwą rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kornaciska. I uchwała ta, pożyczka ta była przewidziana do zaciągnięcia na rok 2020. W tej chwili paragraf 1 otrzymuje brzmienie, że zaciąga się pożyczkę w 2019 roku. Dziękuję. Uchwała numer kolejny 2019 roku Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2019 roku zmieniająca uchwałę numer 2 łamane na 20 łamane na 2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2019 roku w związku z realizacją zadania pod nazwą rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kornaciska. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 9 litera C i artykułu 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
oraz artykuł 89 i 91 ustęp 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Gminy Długosiądło uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 2/20/2018 Rady Gminy Długosiądło z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2019 roku w związku z realizacją zadania pod nazwą rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kornaciska wprowadza się następujące zmiany. Pierwsze. Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2019 roku w związku z realizacją zadania pod nazwą rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kornaciska. 2. Paragraf pierwszy otrzymuje brzmienie: zaciąga się w 2019 roku długoterminową pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 450 000 zł w związku z realizacją zadania pod nazwą rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kornaciska. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw i kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie do realizacji. Proszę Państwa o następny projekt. Kolejna uchwała dotyczy zmiany uchwały nr 10/101/2019 Rady Gminy Długosiądło w sprawie emisji obligacji komunalnych. I w uchwale tej zmieniamy kwotę emisji z kwoty 3 550 000 na kwotę 2 100 000 zł. Dziękuję. Uchwała numer kolejny z 2019 roku Rady Gminy Długosiądło z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały numer 10/101/2019 Rady Gminy Długosiądło w sprawie emisji obligacji komunalnych. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 9 litera b i artykuł 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykuł 89, 91 ustęp 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz na podstawie artykułu 2 punkt 5 i artykuł 33 punkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach Rada Gminy Długosiądło uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 10/101/2019 Rady Gminy Długosiądło z dnia 8 listopada 2019 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych wprowadza się następujące zmiany. 1. Paragraf pierwszy, punkt pierwszy otrzymuje brzmienie: Gmina Długosiądło wyemituje obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 2100 sztuk o wartości nominalnej 1 tysiąc złotych każda na łączną kwotę 2 100 000 zł. 2. Obligacje zostaną wyemitowane w 2019 roku w następujących seriach. 1. Seria L19
na kwotę 50 tysięcy nie później niż w dniu 31 grudnia 2019 roku. 2. Seria M19 na kwotę 50 tysięcy złotych nie później niż 31 grudnia 2019 roku. 3. Seria M19 na kwotę 50 tysięcy nie później niż w dniu 31 grudnia 2019 roku. 4. Seria O19 na kwotę 50 tysięcy złotych nie później niż w dniu 31 grudnia 2019 roku. 5. Seria P19 na kwotę 50 tysięcy złotych nie później niż w dniu 31 grudnia 2019 roku. 6. Seria R19 na kwoty 440 tysięcy nie później niż 31 grudnia 2019 roku. 7. Seria S19 na kwoty 440 tysięcy nie później niż w dniu 31 grudnia 2019 roku. 8. Seria T19 na kwoty 50 tysięcy złotych nie później niż w dniu 31 grudnia 2019 roku. 9. Seria U19 na kwoty 480 tysięcy nie później niż 31 grudnia 2019 roku. 10. Seria W19 na kwoty 90 tysięcy złotych nie później niż w dniu 31 grudnia 2019 roku. 11. Seria I19 na kwoty 350 tysięcy złotych nie później niż w dniu 31 grudnia 2019 roku. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Długosiogło. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Za przyjęciem uchwały jest 14 radnych, przeciw nie ma, 1 wstrzymujący. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta do realizacji. Bardzo proszę o przedstawienie następnego projektu. Kolejny projekt to zmiana w wieloletniej prognozie finansowej, która ma odzwierciedlenie w pewnych zmianach budżetu. Zmiany, jakie przewidujemy po stronie dochodów, zmniejszenie o kwotę 397 224 zł. Przewidujemy zmiany w planie dochodów bieżących, które powodują zwiększenie dochodów o kwotę 25 tysięcy zł z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej ze środków CSR z części oświatowej subwencji ogólnej. I przewidujemy również zmiany w planie dochodów majątkowych, które powodują zwiększenie dochodów o kwotę 372 223 zł. W dziale transportu i łączność zwiększamy dochody o kwotę 1 461 168 zł. W dziale przewidujemy zwiększenie z tytułu dofinansowania z funduszu dróg samorządowych na zadanie inwestycyjne pod nazwą poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie gminy Długosiogło poprzez przebudowę dróg gminnych w miejscowościach nr 6 Chorwacińska, Przedrów Kościańska, Sztampa Chorwacińska, Sztampa Kościańska, Długosiogło. W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa zmniejszamy dochody o kwotę 818 518 zł. Z tytułu planowanej dotacji ze środków PROW na zadanie pod nazwą budowa targowiska stołowego oraz budynku przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów.
na działkach ewidencyjnych nr 861 i 862 w miejscowości Wyszedł. Planowane dofinansowanie wpłynie w 2020 roku. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszamy dochody o kwotę 270 427 zł z tytułu planowanej dotacji ze środków PRO na zadanie pod nazwą Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Sudan. Planowane dofinansowanie zostało ujęte w budżecie na 2020 rok. Przewidujemy również zmiany w planie wydatków, które spowodują zmniejszenie wydatków o kwotę 1 341 029 zł i 20 groszy. Zmiany w planie wydatków bieżących spowodują zwiększenie o kwotę 155 000 zł, z czego w dziale 750 administracja publiczna zwiększamy wydatki o kwotę 30 000 zł. W dziale 801 oświata i wychowanie zwiększamy wydatki o kwotę 55 000 zł. W szkoły podstawowej w dalekim, z czego 25 000 to są środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczone na dofinansowanie wyposażenia w pomocy wydatków szkolnictwa do realizacji ustawy programowej z przedmiotu środki członki 30 000 na zapewnienie. W dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększamy wydatki o kwotę 30 000 zł na rok bieżący związany z gospodarką komunalną. W dziale 926 kultura fizyczna zwiększamy wydatki o kwotę 40 000 zł na wydatki bieżące z gospodarką fizyczną. Zmiany w planie wydatków majątkowych spowodują zmniejszenie wydatków o kwotę 1 496 029 zł i 20 groszy. Przewidujemy zmiany w dziale rolnictwo i łowiectwo, planujemy zmniejszenie wydatków o kwotę 77 000 zł. Zmniejszamy wydatki o kwotę 77 000 zł na zadanie pod nazwą rozbudowa sieci pociągowej na terenie gminy Głosiowo. Zmniejszamy wydatki o kwotę 10 000 zł na zadanie pod nazwą wykonanie dokumentacji wraz z robotami geologicznymi do ujęcia głębinowego stacji uzdatniania wody w miejscowości Chrzczanka-Włościańska oraz wprowadzonych zadanie inwestycyjne wieloletnie pod nazwą budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kłosiowo, Lichnia Majora, Nowa Kocyna, Stara Kocyna, Małaszyk, Prabówny, Nowe Podstawo, Wólka Piasteczna, Wólka Grochowa, gdzie w 2019 roku planujemy wydatki w kwocie 10 000 zł. Przewidujemy również zmiany w dziale transport i łączność, gdzie zmniejszamy wydatki o kwotę 421 300 zł. Zmniejszamy wydatki o kwotę 31 000 zł na zadanie pod nazwą budowa drogi gminnej Glauka Augustowa. Zmniejszamy wydatki o kwotę 57 000 zł na zadanie pod nazwą budowa drogi gminnej Stary Kusewo-Znamionczyk. Zmniejszamy wydatki o kwotę 3300 zł na zadanie pod nazwą budowa drogi gminnej nr 44020 na odcinku Augustowa-Mokosy. Zmniejszamy wydatki o kwotę 23 000 zł na zadanie pod nazwą budowa drogi gminnej nr 44020 w miejscowości Kalinowa. Zmniejszamy wydatki o kwotę 49 000 zł na zadanie pod nazwą budowa drogi gminnej Przetycz Włościańska – Zamość Dalekie. Zmniejszamy wydatki o kwotę 1 000 zł na zadanie pod nazwą budowa drogi gminnej Marianowo Nowa Wieś. Zmniejszamy wydatki o kwotę 105 000 zł na zadanie pod nazwą opracowanie dokumentacji techniczno-projektowej na budowę dróg gminnych na terenie gminy Głosiowo. Zmniejszamy wydatki o kwotę 10 000 zł na zadanie pod nazwą budowa parkingu w miejscowości Głosiowo. Zmniejszamy wydatki o kwotę 15 000 zł na zadaniu pod nazwą przebudowa drogi gminnej Chrzczanka-Głowa i Chrzczanka-Włościańska. Zmniejszamy wydatki o kwotę 7 000 zł na zadaniu pod nazwą przebudowa drogi gminnej
numer 440203 w miejscowości Nowa Pecyna i Stara Pecyna. Zmniejszamy wydatki o kwotę 3000 zł na zadanie pod nazwą wykonanie nawierzchni zbiorowej na drodze gminnej w miejscowości Kalina. Zmniejszamy wydatki o kwotę 15000 zł na zadanie pod nazwą wykonanie nawierzchni zbiorowej na drodze gminnej Stare Suski Małaszy. Zmniejszamy wydatki o kwotę 12000 zł na zadanie pod nazwą wykonanie nawierzchni zbiorowej na drodze gminnej Nowe Podsego Stare Podsego. Zmniejszamy wydatki o kwotę 90000 zł na zadanie pod nazwą modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Głosiowo. Wdział 700 gospodarka mieszkaniowa, tam jest zmniejszenie wydatków o kwotę 66000 zł. Z czego 1000 zmniejszamy na zadaniu pod nazwą wykonanie utwardzenia terenu przy ulicy Królowej Jadwigi w Głosiowie. O 10000 zł zmniejszamy wydatki na zadanie pod nazwą budowa targowiska stałego oraz budynku przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów na działkach ewidencyjnych numer 861 i 862 w miejscowości Długosiodło. Zmniejszamy wydatki o kwotę 45000 zł na zakup nieruchomości oraz zmniejszamy wydatki o kwotę 10000 zł na zadanie pod nazwą budowa wiatru w miejscowości Ostrogów Włościańskich. W dziale 750 administracja publiczna zmniejszamy wydatki o kwotę 3000 zł na zakup oprogramowania i wdrożenie elektronicznej ewidencji rodzina zmniejszamy wydatki o kwotę 10000 zł na zadanie pod nazwą budowa żłobka w miejscowości Głosiowo. W dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszamy wydatki o kwotę 283 729 zł i 20 groszy, z czego 6645 zł zmniejszamy na zadanie pod nazwą budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Długosiodło i 277 084 zł i 20 groszy zmniejszamy na zadanie pod nazwą budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Długosiodło, Karnaciska i Stare Posewo oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Długosiodło, Karnaciska i Nowe Posewo. W dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego planujemy zmniejszenie wydatków o kwotę 635 tysięcy zł na zadaniu pod nazwą rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy bliskich miejscowości Stary Sus. To zadanie zostało przeniesione do budżetu na rok 2020. Dziękuję bardzo. Uchwała numer kolejny 2019 roku Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr 2 łamane na 7 łamane na 2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Długosiodło na lata 2019-2030. Ja będę musiała przerwać panowie, bo naprawdę jest to przeszkadza nam tutaj te głośne takie rozmowy. Przepraszam bardzo. Na podstawie artykułu 226, 227, 228, 230 ustęp 6 i artykuł 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Gminy Długosiodło uchwala co następuje. Paragraf 1. Punkt 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Długosiodło na lata 2019-2030. Zgodnie z załącznikiem nr 1, tabelaryczna prezentacja wieloletniej prognozy finansowej i załącznikiem nr 2, wykaz przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej do uchwały. 2. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Długosiodło. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie do realizacji. Uchwała numer kolejny Rady Gminy Długosiogło z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały numer 2/8/2018 Rady Gminy Długosiogło z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiogło na 2019 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykuł 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235, 236, 237, 239, 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Gminy Długosiogło uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Punkt pierwszy. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 i po zmianach dochody wynoszą 50 040 037,10 zł. Z tego a. bieżące w kwocie 40 178 682,60 zł. B. Majątkowe w kwocie 9 861 354,50 zł. 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a i po zmianach wydatki wynoszą 57 182 818 złotych 41 setnych. Z tego a. bieżące w kwocie 37 589 799,13 zł. B. Majątkowe w kwocie 19 593 19 zł i 28 zł. Paragraf 2. Punkt 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 7 142 781 i 31 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji i pożyczek. 2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 10 649 408 i 31 zł, rozchody w wysokości 3 506 627 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się limit zobowiązań na zaciągnięcie na pokrycie przejściowego deficytu z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 9 583 767 zł, w tym z tytułu kredytów w kwocie 5 milionów zł, z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4 583 767 zł. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu, spłaty pożyczek i wykup papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 10 447 884,20 zł. Paragraf 2. Dokonuje się zmian między rozdziałami, przeniesień między rozdziałami i paragrafami w planie wydatków budżetu gminy na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Paragraf 4, punkt 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i obowiązuje w roku budżetowym 2019. 2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta i zgłoszona do realizacji. Bardzo proszę o projekt następny. Kolejne projekty dotyczą uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Długosiadło na lata 2020-2030 oraz uchwalenia budżetu na rok 2020. Ja też przeczytam opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, jakie otrzymaliśmy w związku z przedłożonymi projektami uchwał wieloletniej prognozy finansowej i projekt budżetu na 2020 rok. Uchwała numer OS.391.2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 grudnia 2019 roku w sprawie wydania opinii do przedłożonego przez wójta gminy Długosiadło projektu uchwały Rady Gminy Długosiadło w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Długosiadło na lata 2020-2030. Na podstawie artykułu 13 punkt 2 w związku z artykułem 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych oraz artykułu 230 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych skład oznający w składzie przewodniczący członek kolegium Maciej Dąbrowski oraz członkowie Elżbieta Dorota Głażewska i Jolanta Białobrzeska uchwala co następuje. Wydaje pozytywną opinię z uwagami do przedłożonego przez wójta gminy Długosiadło projektu uchwały Rady Gminy Długosiadło w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Długosiadło na lata 2020-2030. Paragraf 2. Od niniejszej uchwały służy odwołanie do kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Uzasadnienie. W dniu 15 listopada 2019 roku wpłynął do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie przedstawiony przez wójta gminy Długosiadło projekt uchwały Rady Gminy Długosiadło w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Długosiadło na lata 2020-2030. Analizując wskazany projekt stwierdzono, że zawiera on dane wymagane artykułem 226 ustęp 1, 3 wyżej wymienionej ustawy o finansach publicznych za wyjątkiem przeznaczenia na budżet 2021-2030. Projekt spełnia też wymogi określone artykułem 227 wyżej wymienionej ustawy o finansach publicznych dotyczące okresu objętego wieloletnią prognozą finansową oraz okresu objętego prognozą kwoty długu. W omawianym projekcie przewidziano upoważnienia dla wójta niewykraczające poza zakres określony w artykule 228 wyżej wymienionej ustawy o finansach publicznych. Skład orzekający wskazuje jednak, że z zapisów znajdujących się w paragrafie 2 ust. 2 projektu danej uchwały dotyczących upoważnienia wójta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek nie wskazano typu upoważnień, ponieważ wymieniony ustęp zapisano przekazanie uprawnień kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ustępie. Ponadto w treści normatywnej projektu uchwały zabrakło w zakresie przepisów końcowych przepisów uchylających dotychczasowo obowiązującą uchwałę w sprawie WPR. Ponadto podstawowe wartości przyjęte w projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2030 są zgodne z odpowiednimi wartościami określonymi w przedłożonym przez wójta projekcie budżetu na rok 2020
Zachowano zatem wymogi wynikające z artykułu 229 wyżej wymienionej ustawy. Jednakże skład orzekający zwraca uwagę na poniższe rozbieżności pomiędzy kwotami wydatków planowanych w 2020 roku w budżecie i w wieloletniej prognozie finansowej. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w artykule 236 ust. 4 punkt 1 ustawy, różnica 8349248 zł, WP 635 tysięcy, w budżecie 8984248 zł. Wydatki bieżące na programy, o których mowa w artykule 5 ust. 1 punkt 2 ustawy, różnica 150 tysięcy, w WP 150 tysięcy, w budżecie 0 zł. Wydatki majątkowe na programy, o których mowa w artykule 5 ust. 1 punkt 2 i 3 ustawy, różnica 5 tysięcy, w WP 635 tysięcy, w budżecie 630. Ja chciałabym tylko tu powiedzieć, że te rozbieżności to nie oznacza nieprawidłowości, bo akurat w wieloletniej prognozie finansowej w przedsięwzięciach nie wykazujemy wszystkich zadań, jakie są ujęte w budżecie. W budżecie są ujęte wszystkie zadania w wieloletniej prognozie finansowej w przedsięwzięciach, tylko wieloletnie. Więc to są rozbieżności, ale to nie są nieprawidłowości, może w ten sposób. Wykazane w projekcie kwoty prognozowanych na 2020 rok i lata następne wydatków bieżących nie przekraczają prognozowanych dochodów bieżących. Tym samym zachowana została relacja określona artykułem 242 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy o finansach publicznych. Przedłożony projekt jest zgodny z artykułem 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, ponieważ w roku 2020 i latach następnych zachodzi relacja wymagana tym przepisem. Jednakże skład orzekający zwraca uwagę na ryzyko niespełnienia powyższej relacji, bowiem w wyszczególnionych poniżej latach spłaty długu różnica między dopuszczalnym wskaźnikiem spłaty zobowiązań a wskaźnikiem planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań kształtuje się poniżej 1% i wynosi odpowiednio w roku 2020 0,93%, w roku 2020 0,85% i w roku 2023 0,43%. Mając powyższe na uwadze, skład orzekający postanowił jak w sentencji. I kolejna opinia przedłożony przez wójta gminy Długosiodło o projekcie uchwały budżetowej gminy Długosiodło na 2020. Została tutaj podjęta uchwała numer 0S.392.2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 grudnia 2019 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez wójta gminy Długosiodło projekcie uchwały budżetowej gminy Długosiodło na 2020 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w tym projekcie. Skład orzekający w składzie przewodniczący Maciej Dąbrowski, członkowie Elżbieta Dorota Błażewska oraz Jolanta Białobrzewska na podstawie artykułu 13 punkt 3 ustawy z dnia 7 października 1952 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych oraz artykułu 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych uchwala co następuje. Paragraf 1. Wydaje pozytywną opinię o przedłożonym przez wójta gminy Długosiodło projekcie uchwały budżetowej gminy Długosiodło na 2020 rok. Paragraf 2. Wydaje pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w przedłożonym przez wójta gminy Długosiodło projekcie uchwały budżetowej gminy Długosiodło na 2020 rok. Paragraf 3. Niniejsza uchwała służy odwołaniu do kolejnego regionu Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Uzasadnienie. W dniu 15 listopada 2019 roku wpłynęło do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie zarządzenie numer 0050.134.2019 z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Długosiodło na lata 2020-2030
i projektu uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Mieszowane 2020 rok, przy którym ZUK przedłoży projekt uchwały budżetowej gminy Mieszowane 2020 rok wraz z uzasadnieniem. Projekt uchwały budżetowej w zakresie dochodów i wydatków budżetu gminy został sporządzony w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej i prognozuje dochody 43 851 427 zł, w tym bieżące 39 163 050 zł, majątkowe 4 688 377 zł, wydatki 46 854 473 zł, w tym bieżące 37 870 225 zł. Majątkowe 8 984 248 zł. Zgodnie z artykułem 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wydatki bieżące nie przekraczają dochodów bieżących. Podstawowe wartości przyjęte w projekcie są zgodne z odpowiednimi wartościami określonymi w przedłożonym przez wójta w projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2030. Zachowano zatem wymogi wynikające z artykułu 229 wyżej wymienionej ustawy. Jednakże skład orzekający zwraca uwagę na powyższe rozbieżności pomiędzy kwotami wydatków planowanych w 2020 roku w budżecie i w WPR. I tutaj te same rozbieżności, o których była mowa wcześniej. Przedłożony projekt uchwały budżetowej określa też m.in. źródła pokrycia deficytu budżetu, przychody i rozchody budżetu gminy, dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, dotacje udzielane z budżetu gminy, limity zobowiązań zaciągnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, na spłatę pożyczek oraz na wykup papierów wartościowych, limit zobowiązań zaciągnych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, rezerwy, upoważnienia dla organu wykonawczego nie wykraczające poza artykuł 258 i artykuł 264 ust. 3 o finansach publicznych. W świetle powyższego należy uznać, że przedłożony projekt uchwały budżetowej spełnia niezbędne wymogi określone przepisami wyżej wymienionej ustawy o finansach publicznych. Przedstawiony w projekcie budżetu gminy Długosiodło deficyt na 2020 rok wynosi 3 046 000 zł i według tego projektu zostanie sfinansowany przychodami pożyczek, co jest zgodne z artykułem 217 ust. 2 punkt 3 wyżej wymienionej ustawy o finansach publicznych. Mając zaś na uwadze to, iż według przedłożonego przez wójta projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zaplanowanych w 2020 roku przychody nie spowodują przekroczenia relacji wynikającej z artykułu 243 ustawy o finansach publicznych, należy uznać, że gmina Długosiodło ma możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej. Mając powyższe na uwadze, uchwalone jak na wstępie. A jeszcze może odnośnie inwestycji w 2020 roku najlepiej przedstawi to pan Wójt. Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo, planowaliśmy wydatki majątkowe na 2020 rok w pewnym reżimie finansowym spowodowanym głównie sytuacją finansowania oświaty. I tak chcielibyśmy, proszę Państwa, jeżeli nam budżet pozwoli, nie będzie żadnych niespodzianek, to chcielibyśmy skończyć budowę sieci wodociągowej. Zostało nam dosłownie 6 miejscowości. Plan na tą inwestycję opiewa na kwotę 3 590 000 zł. Chciałem Państwa poinformować, że wniosek na pożyczkę umarzalną w wysokości 50-50%
został już złożony do wojewódzkiego funduszu, przeszedł ocenę formalną. Czekamy tylko na podpisanie umowy. Jeżeli taką umowę podpiszemy, to będziemy rozważać dalszą realizację tego zadania. Zostało nam jeszcze pewne wydatki związane z wodociągowaniem, związane z budową nowych domów, nowych obiektów, do których trzeba robić przyłącza wodociągowe. Jeśli chodzi o dokumentację techniczną, to jeszcze przewidujemy wykonać dokumentację wraz z robotami geologicznymi dla ujęcia słupu w miejscowości Chrzczanka. Tam zostało to zapłacone na przyszły rok. Następnie mówiłem wcześniej, informowałem Państwa o przetargu na drogi, na które uzyskaliśmy 75% dofinansowania. Więc tutaj przewidujemy tą realizację, bo w przeciwnym wypadku to dofinansowanie nam przepadnie. Niewielkie kwoty przeznaczamy jeszcze na żwirowanie, następnie na dokumentację techniczną, bo chcielibyśmy jeszcze te drogi, które uzyskałyby i miały szansę uzyskania dofinansowania z rządowego programu budowy dróg lokalnych, chcielibyśmy je realizować. Oprócz tego przewidujemy jeszcze takie odcinki, których realizacja uzależniona jest głównie od sytuacji finansowej, i to są odcinki takich dróg, które nie mogą być dofinansowane, bo na przykład nie jesteśmy właścicielem gruntów. Mniejsze kwoty, jak Państwo zobaczycie w pozycji 9, 10, 11 i 12, to są pieniądze przeznaczone na odszkodowania dla naszych mieszkańców za już wybudowane drogi, bo tam ze specustawy większość gruntów, na których położone były właśnie te drogi, nie była własnością gminy. Z tego też względu grunty, które zajęliśmy pod drogi publiczne, będą wypłacane odszkodowania z wysokością ustaloną przez biegłego rzeczoznawcę. Z większych jeszcze wydatków, proszę Państwa, zaplanowaliśmy budowę żłobka w miejscowości Długosiorło. To też zależy od tego, jak się potoczy ocena tego wniosku. Wniosek został złożony, przeszedł ocenę formalną. Zobaczymy, co będzie dalej. Jeśli uzyskalibyśmy te pieniądze, to chciałbym realizować tą inwestycję. Jeśli chodzi o pozostałe kwoty jeszcze zapisane, tutaj mamy w pozycji 17 400 tysięcy złotych na rozbudowę sieci kanalizacji. To jest kwota, która musi być zaplanowana do przyłącza kanalizacyjne właśnie do nowych inwestycji. Jeśli chodzi o większą jeszcze kwotę wydatkową, to trwają w tej chwili odbiory budowy sieci kanalizacyjnej w Starym Wosewie i w tych miejscowościach. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, po otrzymaniu przez nas dokumentacji od wykonawcy, odbiory nastąpią pewnie pod koniec tego roku i zapłata będzie w przyszłym roku. Z pozycji, która też jest dla nas, proszę Państwa, pozycją, która wymaga przedyskutowania, to jest pozycja 24, rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy miejskiej w miejscowości Stare Suski. Mamy tutaj dofinansowanie w wysokości 260 tysięcy złotych, ale całość tej inwestycji opiewa na kwotę kosztorysowo 635 tysięcy. Duży to wydatek ze środków własnych. Krótko mówiąc, jeżeli finanse nam na to nie pozwolą, będziemy musieli szukać innego rozwiązania. To tyle, jeżeli chodzi o nasze plany.
żyjemy w takich czasach, gdzie pewne sytuacje finansowe ulegają zmianom z miesiąca na miesiąc. Jeżeli poszłoby to wszystko po naszej myśli, to główne inwestycje, na których chcielibyśmy się skupić, to byłyby te drogi, które 30 czerwca powinny już być zakończone. No i dokończenie sieci wodociągowej, bo rzeczywiście no to zadanie dobrze byłoby, żeby było skończone. Tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Przechodzimy do głosowania. Uchwała numer kolejny z 2019 roku Rady Gmin Długosiodło z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Długosiodło na lata 2020-2030. Na podstawie artykułu 226, 227, 228, 230 ust. 6 i artykułu 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Gminy Długosiodło uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Długosiodło na lata 2020-2030 zgodnie z załącznikiem numer 1 tabelaryczna prezentacja wieloletniej prognozy finansowej i załącznikiem numer 2 wykaz przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej do uchwały. Paragraf 2. Upoważnia się wójta do 1. Zaciągania zobowiązań a. związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku numer 2 b. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ustępie. 3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw i kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do następnej. Uchwała numer kolejny z 2019 roku Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2020 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykuł 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235, 236, 237, 239, 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Gminy Długosiodło uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Ustala się dochody w łącznej kwocie 43 532 776 zł z tego a. bieżące w kwocie 39 487 050 zł b. majątkowe w kwocie 4 45 726 zł zgodnie z załącznikiem numer 1. 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 48 274 074,20 zł z tego, a bieżące w kwocie 37 870 826,20 zł, b majątkowe w kwocie 10 403 248 zł. Zgodnie z załącznikiem numer 2 i numer 2a. Paragraf 2.
dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowych i nowych zleconych i zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3. Paragraf 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 4 741 298,20 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu pożyczek. 2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 6 886 798,28 zł, rozchody w wysokości 2 145 500,08 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia na pokrycie przejściowego deficytu z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 5 milionów złotych. 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu, spłaty pożyczek i wykup papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie przychodów określonych w paragrafie 3 ustęp 2. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Paragraf 5. Ustala się dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. Paragraf 6. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały. Paragraf 7. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 80 tysięcy złotych i rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 120 tysięcy złotych. Paragraf 8. Upoważnia się wójta do 1. zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości określonej w paragrafie 3 ustęp 3 niniejszej uchwały. 2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych i w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 3. Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 4. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. 5. Dokonywanie zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych w ramach działu bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z wykonywania zadań już przyjętych. 6. Udzielania w roku budżetowym 2020 pożyczek do kwoty 100 tysięcy złotych. Paragraf 9. 5. Punkt 1. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do następnego. To bardzo proszę o przedstawienie następnego projektu. Kolejny projekt dotyczy zmiany uchwały.
Państwo, na wniosek organu nadzoru, myśmy na poprzedniej sesji podejmowali uchwałę z tytułu szczegółowych zasad ponoszenia odpowiedzialności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych. Schronisku dla osób bezdomnych z osobami opiekuńczymi, ponieważ organ nadzoru zlecił sobie, żeby wykreślić określony punkt w paragrafie, ze względu na to, że reguluje to akt wyższego rzędu, czyli ustawy. Uchwała numer kolejny 2019 rok Rady Gminy Długosiądło z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały numer 10/94/2019 z dnia 8 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15, artykuł 40 ust. 1, artykuł 40 ust. 1, artykuł 42 ustawy z dnia 8 marca 1910 roku o samorządzie gminnym, artykuł 17 ust. 1 punkt 3, artykuł 36 ust. 2 litera i artykuł 97 ust. 1, 1a i 5 w związku z artykułem 51 ustawy 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej uchwala się, co następuje. Paragraf 1. W paragrafie 4 skreśla się ustęp 4. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto się wstrzymał, kto jest przeciw? Stwierdzam, że uchwała została jednogłośnie przyjęta do realizacji. Bardzo proszę o przedstawienie projektu następnego. Na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu za lat 2018-2019 w związku z realizacją zadania pod nazwą budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Długosiodło, Korneciska i Starego Sewa oraz budowy sieci wodociągowej w miejscowościach Długosiodło, Korneciska i Nowego Sewa. Tytuł uchwały będzie miał teraz brzmienie w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w latach 2018-2020 w związku z realizacją zadania pod nazwą budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Długosiodło, Korneciska i Starego Sewa oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Długosiodło, Korneciska i Nowego Sewa. Zmiana jest związana w związku z przeniesieniem tego zadania w znacznej części płatności na rok 2020. Już zaciągnęliśmy jedną transzę tej pożyczki w kwocie 472 374,80 groszy w 2018 roku. Ostatnią transzę kolejną 277 084,20 zł planujemy zaciągnąć w 2020 roku w związku z przeniesieniem tego zadania. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Uchwała numer kolejny 2019 rok Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2019 roku zmieniająca uchwałę nr 25/282/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 3 listopada 2017 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w latach 2018-2019 w związku z realizacją zadania pod nazwą budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Długosiodło, Kornaciska i Stary Posewo oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Długosiodło, Kornaciska i Nowe Posewo. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 9 litera C i artykułu 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 89 artykuł 91 ust. 2 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Gminy Długosiodło uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 25/282/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 3 listopada 2017 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w latach 2018-2019 w związku z realizacją zadania pod nazwą budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Długosiodło, Kornaciska i Stare Posewo oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Długosiodło, Kornaciska i Nowe Posewo wprowadza się następujące zmiany. 1. Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w latach 2018-2020 w związku z realizacją zadania pod nazwą budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Długosiodło, Kornaciska i Stary Posewo oraz budowy sieci wodociągowych w miejscowościach Długosiodło, Kornaciska i Nowe Posewo. 2. Paragraf pierwszy otrzymuje brzmienie: zaciąga się długoterminową pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w latach 2018-2020 w kwocie 749 459 zł. Pożyczka zostanie zaciągnięta w dwóch transzach. To jest pierwsza transza w roku 2018 w kwocie 472 378,80 zł. I druga transza w 2020 roku w kwocie 277 084,20 zł w związku z realizacją zadania pod nazwą budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Długosiodło, Kornaciska i Stare Posewo oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Długosiodło, Kornaciska i Nowe Posewo. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie i na tej to uchwale skończyliśmy procedowanie. Dziękuję bardzo radnym za sprawne głosowanie i procedowanie uchwał. I przechodzimy do następnego pytania, punktu naszego posiedzenia. Zapytania i wolne wnioski. Kto z Państwa radnych ma i obecnych tutaj zapytania, bądź bardzo proszę, Panią Sabinę. Nie wiem, czy wyraźnie zrozumiałam tą uchwałę o nieczystościach i odbieraniu śmieci. Czy te deklaracje, które były podpisane wcześniej, czy zostają nadal, czy tylko się zmieni cena? Czy od początku wszyscy musimy te deklaracje składać? I
czyli uchwała, która była podjęta, wejdzie od 1 stycznia 2020 roku. Nowa opłata za śmieci na mieszkanie dla nieczystości. Takie moje brzmi pytania. Proszę Państwa, zostaniecie Państwo zawiadomieni. Zmienia się cena i zmieniają się troszeczkę zasady, jeżeli ktoś z Państwa na przykład kompostowi, prawda? Więc wszyscy Państwo zostaniecie poinformowani. Do kiedy trzeba będzie, prawda, dokonywać tych zmian. Przygotujemy informacje i wszyscy Państwo zostaniecie poinformowani o tym. Tak, to zobaczymy, jeżeli nie będzie miał organ nadzoru i za tego. Uchwały wszystkie idą do organu nadzoru, do wojewody. Jeżeli nie będzie tam żadnych uwag, to wiadoma sprawa, że wejdą w określonym terminie. Jeżeli nie, musimy czekać na rozstrzygnięcie organu nadzoru. Więc Państwo zostaniecie poinformowani. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, jeszcze widzę Pani Jola. Pozwolicie Państwo, że ja będę siedziała, mam dokumenty, nie chciałabym, żebym się rozsypały. Nazywam się Joanna Gnacka-Piszeńska i ja nie występuję tutaj sama jako burmistrz, tudzież nie wiem, tylko w imieniu pewnej grupy mieszkańców w sprawie ożowanej myjni samochodowej w uzbiegu ulicy Targowej i tam, gdzie ja mieszkam, jak to w momencie rozpoczęcia się tej inwestycji myjni, kiedy mieszkańcy się zorientowali, że ona ma powstać, my jako mieszkańcy tam okoliczni napisaliśmy taki protest, ponieważ nie zgadzaliśmy się na to, że pominięto nas jak gdyby w wydawaniu decyzji, tak? Pominięto naszą opinię, co my się na to godzimy, czy nam to pasuje, więc napisaliśmy protest w takiej treści, to tak gwoli tego, żeby Państwa zapoznać, o co mi tak naprawdę chodzi i nam mieszkańca. My nie się podpisali, wnosimy sprzeciw na realizację przedmiotowej inwestycji, czyli tej myjni, która spowoduje zwiększony ruch pojazdów na naszych ulicach, zwiększoną emisję spalin, rozpylanie chemii używanej w myjniach chemicznych samochodowych, błota i ścieków ropopochodnych, to. Nadmieniamy, że inwestycja powstaje na terenie, na którym jeszcze kilka dni temu rosło drzewa i krzewy. Ozdobne, upiększające okoliczny krajobraz, cieszyły nasze oczy, produkowały tlen dla naszego zdrowia, dla naszego i naszych rodzin. Ponadto myjnia samochodowa, usytuowana niemalże w samym centrum Długosiadła, nie jest inwestycją prestiżową, a wręcz przeciwnie. Szokuje też fakt, że pozwolono na taką lokalizację, a przecież wójt kreuje naszą miejscowość na turystyczno-rekreacyjno-uzdrowiskową, między innymi te, które są usytuowane w parku. Jedno wyklucza drugie. Ta myjnia znacząco zwiększy deficyt wody i tak już mocno nakrzepnięty, szczególnie latem, kiedy wysyła nam się SMS-y w sprawie oszczędnego gospodarowania ze względu na suszę. Działka jest podobnie przeznaczona pod usługi, ale są jeszcze przecież inne tereny, na przykład koło punktu gazowego ośrodka lub stare boteki, które nie kolidowałyby z interesem mieszkańców. Należy wziąć również pod uwagę brak gospodarności naszym mieniem wspólnym, jakim był skwer, na którym rozpoczęto inwestycje, zniszczono duży obszar nasady, które przez wiele lat były finansowane z naszych podatków. Pielęgnacja pod drzewami. Dla interesu jednego człowieka, inwestora, interes prywatny przełożono na społeczny. Nasze niezadowolenie jest tym większe, że nikt z nami nie rozmawiał na temat przedmiotowej inwestycji, a przecież prawo mówi o zasadach współżycia społecznego, które w tym przypadku są konkretnie dokończone. Sądzimy, że linia samochodowa usytuowana w tak bliskim sąsiedztwie naszej posesji wpłynie na pogorszenie się warunków naszego życia, zdrowia, jak również znacznie obniży wartość pieniężną naszych posesji do roku całego naszego życia. No i tu napisaliśmy, że oczekujemy wstrzymania inwestycji i przywrócenia stanu poprzedniego. Oczywiście rozumiemy, że w tej sytuacji, w której teraz jest, bo ta inwestycja trwa i pewnie niedługo się skończy, nikt jakby nie bierze naszych uwag w ogóle sobie do serca. Natomiast my dzisiaj już wiemy, że ta przedmiotowa myjnia ma tak zwaną podczyszczalkę. Jest to urządzenie, które zamontowane w urządzeniach typu na przykład myjnia, wymaga tak zwanej decyzji środowiskowej. I tutaj zwracając się między innymi do urzędu gminy, do pana wójta, w sprawie wyjaśnienia całej tej sytuacji,
otrzymaliśmy taką odpowiedź, że mynia samochodowa nie wymaga decyzji środowiskowej i między innymi było to poparte również takim argumentem, jako podstawa prawną było podane, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wydał wyrok w tej sprawie. Ja czytałam cały ten wyrok i okazuje się, że ten wyrok wcale nie dotyczy naszej sprawy, tak? Tego, o co my tutaj walczymy, że nie zostaliśmy poinformowani, nie została wydana decyzja. Bo o co chodzi? Chodzi o to, że decyzja środowiskowa, jeżeli jest wydawana, to mieszkańcy powinni być poinformowani i też jest to ustawa i oczywiście Urząd Gminy o tym doskonale wie, która mówi o tym, że mieszkańcy powinni być poinformowani o takich inwestycjach. Więc konkludując, jeżeli chodzi o wydanie pozwolenia dokumentacji samej na tę myjnię, po prostu uważamy, że było to wydane z naruszeniem prawa, dlatego że pominięto po prostu mieszkańców, naruszając to prawo udziału mieszkańców w ochronie środowiska i informowania również o ochronie środowiska. Poza tym jeszcze jest też druga kwestia, właśnie wracając do tych nasadzeń, które tam były. Był taki moment, kiedy my rozmawialiśmy na temat tych nasadzeń podczas spotkania z panem ministrem Kowalczykiem, pan Wójt wtedy był. Poruszyliśmy ten temat tych nasadzeń na tej działce, na której w tej chwili powstała ta linia. I wtedy, generalnie po co chodzi, że te nasadzenia były robione jakiś czas temu i przez wiele lat z naszych podatków je utrzymywano, tak? Po czym za chwilę przyjechał, powiedzmy, spychacz i to wszystko zepchnął, zwalił na jedną gromadę, jakby nikomu, nikt się tym nie przejął. I jak zapytałam panu wójtowi pytanie właśnie, dlaczego to tak się wydarzyło, przecież to jest nasze mienie wspólne, z naszych podatków płacone, przez nas utrzymywane, więc pan by powiedział, że tak naprawdę te nasadzenia to były robione w czynie społecznym i tam różnych nakładów na to nie było. Jeżeli to było robione w czynie społecznym, to my to rozumiemy też, panie wójcie, że można było w czynie społecznym i usunąć te nasadzenia, tak? Skoro one były w czynie społecznym posadzone. I teraz też tutaj jest wiele kwestii, dlatego że jeżeli robione było w czynie społecznym, to w moim przekonaniu powinno wcześniej się powiadomić mieszkańców, że w tamtym czasie, kiedy ta działka była, ona nigdy nie była tak jakby gminy, była dzierżawiona, podejrzewam, no nie wiem tego na 100%, ale żeby posadzić komuś gdzieś tam jakieś, powiedzmy, nasadzenia drogi, to trzeba mieć jakiś tytuł do tego, tak? Więc ja podejrzewam, że to była jakaś dzierżawa. W momencie, kiedy ta dzierżawa wygasa, powinno się powiadomić tych mieszkańców, słuchajcie państwo, jest taka nie inna sytuacja, GES nam wypowiedział, prawda, czy no nie wiem, jakieś terminy są na to, więc uważam, że to nie powinno być zrobione w dzisiejszych czasach, gdzie się tak dużo mówi o ekologii, o ochronie środowiska, właśnie w taki sposób, żeby to powycinać i po prostu sobie na gromadę wrzucić. Więc ja bym chciała, żeby po prostu pan Wójt jakoś się ustosunkował do tych dwóch kwestii właśnie, tego czynu społecznego, prawda, i do kwestii, dlaczego pani Beata Kiełczewska tutaj na jej podstawie zastosowała ten przepis związany z tym wyrokiem w Gliwicach, bo dla nas jest to zupełnie jakby nieadekwatne do sytuacji naszej. Bardzo proszę. Może zacznijmy od tego, proszę państwa, mówimy o działce przy danym sklepie meblowym. Przy obecnym sklepie meblowym działka w całości należy do gminnej spółdzielni, nigdy nie była ani przez urząd gminy kupiona, ani dzierżawiona. Z uwagi na, to już pewnie będzie z 15 lat temu, robienie takich porządków, myśmy dokonywali pewnych nasadzeń
w miejscach, żeby troszeczkę upiększyć pewne miejsca, bo jak starsi mieszkańcy pamiętają, tam była swego czasu działalność, że ktoś wydzierżawił tą działkę i węglem handlował. Zostało tam kupa takiego bałaganu, więc myśmy to rzeczywiście w czynie społecznym za zgodą ówczesnych władz gminnej spółdzielni dokonali kilku nasadzeń. Tam te nasadzenia, bo część tych krzaczków tam już była, rosła wcześniej, te nasadzenia się rozrosły, więc przez bezrobotnych było to pielęgnowane w sposób normalny, bo to musi być podcinane i tak dalej. Z uwagi na to, że rośliny mają to do siebie, że jak je się sadzi, one są małe, potem jak się rozrastają, no trzeba część tych roślin usunąć. Te rośliny, które przeszkadzały w tej inwestycji, zostały przesadzone w okolicy stadionu naszego, więc ustalmy pewne fakty, proszę Państwa. Gmina ma tylko i wyłącznie kompetencje w danej materii, w tym przedmiocie, że wydaje tylko wypis z planu przestrzennego zagospodarowania. Żadnych innych kompetencji gmina nie ma. Na podstawie tego wypisu, który był i widnieje do dnia dzisiejszego w planach przestrzennego zagospodarowania, działka ta ma przeznaczenie na różnego rodzaju usługi. Nigdy nie była naszą działką, jeszcze to podkreślę. Proszę Państwa, decyzję na budowę wydaje starostwo powiatowe. Jeżeli starostwo powiatowe miałoby jakieś wątpliwości, czy chociażby do zwolnienia z decyzji środowiskowej, to by nas wezwało, że prosimy w związku z tą inwestycją o wymogi. To nie są jakieś inwestycje na tyle wpływające na środowisko, że wymagana jest rzeczywiście decyzja środowiskowa. A sądy mają to do siebie, że w administracji tak to działa. Jeżeli gdzieś podobna sprawa jest gdzieś zaskarżana i zapada wyrok w takiej sprawie, to ten wyrok jest w administracji taką wykładnią do traktowania tego typu inwestycji na obszarze całego kraju. Tyle mogę powiedzieć. Pozostałe kwestie my korespondujemy z panią Jolą i wszystkie te sprawy, które pani uznała, że jeszcze są nie do końca odpowiedziane w sposób jakiś wyczerpujący, to po prostu udzielimy odpowiedzi na piśmie. Tyle z mojej strony. Dziękuję panu za odpowiedź, natomiast nie odpowiedział pan na moje pytanie, dlaczego pani Beata posłużyła się właśnie tym wyrokiem, skoro tam nie ma nic na temat jakby na pru nasze, tak? Tam jest, ja panu dokładnie przeczytam. Proszę pani, wyjaśnimy tą kwestię pani na piśmie. Wydawało się, że to pismo zawiera dosyć prostym tekstem, łatwym do zrozumienia. Jeżeli pani czegoś jeszcze nie rozumie, proszę się zwrócić. Nie, jeszcze. Dotąd będziemy wyjaśniali, aż pani zrozumie. To tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo pani Jolie, panu Witowi. Jeszcze zapytam raz, czy ktoś z państwa ma jeszcze jakieś pytanie, czy wolne wnioski? Jeżeli mogłabym, bo jeszcze jedna kwestia. Ponieważ ja jestem po prostu w tej kwestii, chciałabym tylko nadmienić, że też uważamy, że pan Wójt jako gospodarz nas wszystkich, tak jak pani Marek zawodowy, powinien ustawić na sprawy, jakby też, żeby nie było takich problemów, tak? Więc wiem też, że jest, że mamy kompetencje do tego, żeby jednak, żeby to nie była sprawa kontrowersyjna, żeby wszcząć jednak taki postępowanie. Miałam to zapisane, ale tutaj widać, jak nie widzę tego, że można było jednak zrobić taką, jak to się właśnie nazywa, tak. Thank you.
Chodziło mi o to, że miał pan kompetencje temu, żeby jednak, a właśnie, żeby można było ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stanowić, bo to są takie, które mogą, prawda, być trudne, mogą być dobrze, tak, może mogą oddziaływać bardziej tak. Również mniej, tak? No, proszę to, Państwa. I ma, i potrzeba, że Pan tak. Może mógł to jest. Zrobić, zanim jeszcze wydał Pan ten wypis, to znaczy Pan to podpisał, tak. A Pani Wiełczewska wydała ten wypis. Gdyby wójt miał takie prawo, ale w każdej sprawie jest tą wyroczną, niepotrzebne są przepisy, niepotrzebne są sądy i tak dalej, tylko wójt wystarczy, żeby to wszystko rozwiązał, no to świat pewnie byłby albo zwariowany bardziej, bo to w zależności na kogo by trafił. Proszę Państwa, w życiu gospodarczym i administracyjnym to nie wójt porządkuje nasze życie i zachowania, tylko przepisy prawa. Czy wójtowi się podoba inwestor, czy się nie podoba, to on musi mieć świadomość, każdy z wójtów, że działa na podstawie prawa i w imieniu prawa. W momencie, kiedy mogą być najróżniejsze interpretacje, jeżeli dokumentacja techniczna z pozwoleniem na budowę, z pełną zawartością wszystkiego trafia do organu, który wydaje w formie decyzji pozwolenie na budowę, a tym organem od momentu, kiedy powstały powiaty, jest tylko i wyłącznie może być starostwo powiatowe, to tym partnerem, który zwraca się do nas, że poprosimy o uszczegółowienie, o informacje, o dodatkowe jakieś badania, jest starostwo powiatowe. Jeżeli to starostwo powiatowe wydaje taką decyzję, to proszę Państwa, no niestety my nic nie możemy. My tylko i wyłącznie mamy kompetencje polegające na wydaniu wypisu i wyrysów z planu przestrzennego zagospodarowania. Przypomnę, to jest dobry przykład dla wszystkich mieszkańców, że w momencie, kiedy gmina, Rada Gminy przystępuje do opracowywania planu przestrzennego zagospodarowania, to wszyscy mieszkańcy winni patrzeć, co ten sąsiad, jeden, drugi, trzeci, mój w okolicy przewiduje, jak przeznaczyć tą działkę. W momencie, kiedy Rada, najczęściej trwa to kilka lat takie, prawda, uchwalenie planu przestrzennego. My często kilka razy w roku wysyłamy, proszę, zapoznajcie się i tak dalej, że ewentualne uwagi, jakieś, prawda, chociażby tego typu z kwestie, które mogą sąsiedzi uznać za trudne, uciążliwe dla nich, prawda? No to wtedy wnosi, jest czas, żeby wnosić to, te uwagi. I powiem tak, wtedy projektanci mają obowiązek, ale zarówno nie wedle widzimisię, tylko wedle obowiązującego prawa ustosunkować się do wszystkich uwag, które wpłyną. Tak wygląda ta rzeczywistość. Ja wiem, że pewnie kogoś, kto nie chce uznać argumentów drugiej strony, trudno jest przekonać. Każdą decyzję administracyjną można zaskarżyć. Jeżeli takowe podstawy byłyby, to każdą można decyzję zaskarżyć. Wobec powyższego wszystkich spraw dotyczących tej kwestii proponuję, żebyśmy my udzielili szczegółowo na piśmie, jeżeli będzie do nas szczegółowe zapytanie. Z informacji, jakie otrzymałem od Wydziału Rozwoju, bo to Wydział przygotowuje te wszystkie kwestie, Wydział z pełną odpowiedzialnością podjął taką decyzję, a to jest inwestycja nie mieszcząca się w kategoriach jakichś inwestycji uciążliwych. Przykładem tej uciążliwości może już być istniejąca myjnia, którą przecież w Długosiodle mamy na samym wjeździe do Długosiodła i już tyle lat jest, tyle lat funkcjonuje,
I ja myślę, że... Ale nie wiadomo, czy ona ma pod czyszczarkiem, tak? Bo tu cały chodzi o to, że jeżeli urządzenia... Panie Ru, my nie otrzymujemy projektu budowlanego. Ale to, bo my nie mamy takiej koncepcji. Panie Wójcie, takiej kompetencji. Pan, przepraszam bardzo, z całym szacunkiem dla Pana, że Panu przerywam. Po pierwsze, nie do końca to, co Pan mówi, jest tak jak Pan tu przedstawia. Bo jest ustawa z 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska, która mówi o planowanych przedsięwzięciach mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz... Znacząco, i to dobrze, jest właśnie, trzeba czytać ze zrozumieniem, a to nie jest znacząco. Planowanych przedsięwzięcia mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i uwaga teraz, postępowania w sprawach wydania decyzji w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w ustawie i tak dalej. Ma Pan kompetencje ku temu, żeby, bo ja to nie wiedziałam z Księżyca, tylko ze strony GOV, tak? Że przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przeprowadza się w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stanowiącą część postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przeprowadza właściwy do wydania tej decyzji wójt, burmistrz, prezydent miasta. Potrzeba wykonania wyżej wymienionej oceny stwierdza wspomniany organ po zasięgnięciu opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska. I moje pytanie właśnie miało być kolejne, czy była taka opinia od regionalnego dyrektora ochrony środowiska? Proszę Państwa, pracownicy zajmujący się tą kwestią stwierdzili jednoznacznie. Nie ma takiej potrzeby, tak. Na podstawie, nie jesteśmy pierwszą gminą, gdzie powstaje mylnia. Ale proszę mi przerwać, ale to do końca. Proszę Państwa, taką decyzję opracowali, podjęli, taką decyzję wydaliśmy, taką decyzję podpisali. Kończąc ten dyskurs, bo pewnie się nie przekonamy, proszę Państwa, udzielę, jeżeli trzeba, udzielimy takiej odpowiedzi na piśmie. Natomiast dla przykładu powiem Państwu, wyobraźcie sobie, że na każdą drogę, na każde przedsięwzięcia wodociągowe i tak dalej, to są wszystko tego typu kwestie. I w sprawach nie mających znaczenia, gdybyśmy budowali na przykład, proszę Państwa, fabrykę, która trułaby w jakiś sposób środowisko, wtedy ten wymóg jest konieczny. Tutaj to przedsięwzięcie, z którego już mieszkańcy korzystają w jednej mylce, jestem przekonany, że będą korzystali w drugiej, słyszałem, że jeszcze i trzecia, i czwarta gdzieś tam ma powstać. To nie jest, proszę Państwa, przedsięwzięcie kwalifikowane w ten sposób. Tyle z mojej strony. Jeżeli trzeba, udzielę odpowiedzi na piśmie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. W takim razie ja bym chciała teraz przedstawić. Była prośba od nas wystosowana o przejście dla pieszych na drodze powiatowej, czyli na ulicy od 1 maja, tam do przejścia przy koło Państwa Kanieckich i już to dostaliśmy, dostałem 13 przez Pana Andrzeja Kuczyńskiego odpowiedź od starostwa powiatu, że została ta nasza prośba przyjęta i prace zostaną podjęte w 2020 roku. To jesteśmy wdzięczni, bo tam przejście jest potrzebne, a bez tej zgody. Znaczy, musimy mieć. Jeżeli to wszystko, to zamykam 12. zwyczajną sesję Rady Gminy i zapraszamy na dalsze. Chwilę, Pani Przewodnicząca. Jako wyraziciele społeczności chcieliśmy do Pani złożyć życzenia, ponieważ to jest ostatnia nasza przedświąteczna sesja. No i w Wigilię obchodzimy Ewy, więc chcieliśmy tu wszyscy jako sesji wraz z kolegami, koleżankami, no niech co kolega, choć kolega będzie.